Jedyne było w głowie, że musisz złapać, żeby utrzymać to prowadzenie do bramkowe. Oczywiście jeszcze mieliśmy czasu na zdobycie bramki, ale dzięki Bogu złapałem i to jest chyba najważniejsze. Mieliście już 3 bramki i ta kara dla Serbów jakby was trochę rozkojarzyła. Wiesz co, ogólnie to spotkanie było dosyć dla nas, nie mogliśmy wejść w mecz za bardzo. Z przodu bramki zdobywaliśmy, ale cały czas to było dużo akcji indywidualnych. W obronie raczej nie robiliśmy tego, co założyliśmy sobie, bynajmniej bardzo graliśmy szeroko i zawodnicy Serbii w 3 krokach na biegu oddawali swoje mocne rzuty, bo mówiliśmy przed meczem, że ich druga linia jest bardzo mocna. Ale tak to z czasem jest. I siły, ta precyzja rzutu z czasem opada. I my wytrzymaliśmy to przede wszystkim psychicznie. Co, o czym rozmawialiście w przerwie? Przede wszystkim mówiliśmy z chłopakami, że trzeba zacieśnić środek obrony. Mówiliśmy, że nie wychodzimy na dwójkach i staramy się przerywać grę, bo w pierwszej połowie daliśmy im grać piłką i dochodzili do czystych pozycji. Kibice wam dzisiaj bardzo pomogli w tych trudnych chwilach. Słychać było, prawda, że są na trybunach z wami, że nie zostawiają was w tych trudnych chwilach. Tak, tutaj dla publiczności bardzo duże dziękuję, bo były momenty takie, gdzie Serbowie prowadzili już 2 bramkami i ciężko się gra. Na pewno w tych momentach, gdzie wiesz, że 15 tysięcy liczy na ciebie, a widzisz, że nie idzie ci po prostu. Chcesz wszystko oddać na tym boisku i czasami nie wychodzi. Dzisiaj się już cieszycie po meczu z Serbią, ale za chwilę mecz z Macedonią. Tak, mamy ten moment, którym możemy się pocieszyć. Oczywiście musimy wyciągnąć konsekwencje z naszej gry, bo trzeba przyznać, wrócę jeszcze do pierwszej połowy. Serbowie byli świetnie przygotowani w grze obronnej pod nasz atak. Było widać, jak czytali nasze zagrywki, jak wychodzili, jak nie pozwolili nam piłki rozpędzić i mieliśmy problemy. Tutaj wielka pochwała Krzysia Lijewskiego, bo w pierwszej połowie kilka jego indywidualnych zagrań z kołem, ewentualnie samotnie utrzymało nas w grze. Dziękuję bardzo i gratulacje jeszcze raz.